Cześć Szlak, witaj Michał. Cześć. Michał, powiedz mi, jak wrażenia po sparingu z Andrzejem Gołotą? No, fajne sparingi, fajna przygoda, a zarazem jakieś nowe doświadczenie dla mnie. Na pewno dużo z tych sparingów coś tam wyniósł. Ile razy sparowałeś i ile razy będziesz jeszcze jeździł do Andrzeja na sparingi? 3 razy sparowaliśmy, 2 razy po 4 rundy, wczoraj było 5 rund i jeszcze jedziemy jutro, też będzie 5 rund, no i zobaczymy, czy tam każdy ma przyjeżdżać dalej, czy... Powiedz mi, myślę, że będziemy tam jeździć. Powiedz mi, jak tak patrzysz na Andrzeja Gołotę, w jakiej w ogóle jest formie? No, Andrzej jest w coraz lepszej formie, kondycyjnie jest dobrze przygotowany, ma jeszcze 6 tygodni, myślę, że się przygotuje na 100%. No właśnie, 23 będzie walczył z Przemysławem Saletą. Jak widzisz ten pojedynek? Kto będzie zwycięzcą? Ja myślę, że wygra Andrzej Gołota. Artur Szpilka, Krzysztof Zimnoch, zanim się Cię zapytam, jak Ty to wszystko typujesz. Powiedz mi, w poniedziałek w Mariocie była mała bójka. Co Ty w ogóle sądzisz o tego typu promowaniu się Artura Szpilki, właśnie poprzez ubliżanie, poprzez bójkę? Co Ty o tym sądzisz? Ja za bardzo nie chciałbym się wypowiadać na ten temat. No to już wiązała się bójka, no i tyle. No to. Szpilka. Co tu dużo mówić? Szpilka Zimnoch, jak widzisz ten pojedynek? No nie wiem, myślę, że mają pół na pół mają szansę. Jeden i drugi ma szansę. Zobaczymy, jak to wiąże. Powiedz mi, a co Ty w ogóle sądzisz na temat tej walki 23, głównej walki wieczoru Gołota-Saleta? Czy panowie już właśnie w takim wieku powinni jeszcze walczyć, czy już powinni jednak powiesić rękawice na kołku i dać sobie spokój z boksem? Ja myślę, że jak pokażą dobry boks, to dlaczego mają boksować? Czy dobrze czują, niech boksują. Michał, wracając troszeczkę do Ciebie, kiedy się zaczęła Twoja przygoda z boksem? Moja przygoda z boksem zaczęła się około 10 lat temu. To nie jakieś 10 lat. I długo musiałeś czekać na pierwsze sukcesy? No pierwsze sukcesy to przyszły praktycznie dopiero teraz, na jakieś 1,5 roku. Wcześniej były wiadomo medale mistrzostw Polski, były w mniejszych wagach, a tak konkretnie dopiero teraz. A jakieś miałeś kontuzje, które ci tam doskwierały i powodowały właśnie to, że miałeś dosyć tego boksu? Nie, kontuzji nie było. Kontuzji nie było żadnych, ale tam małe przerwy jakieś tam nie było. A jakie masz ogólnie medale, jakie są osiągi Twoje w boksie amatorskim? Ile stoczonych walk? Walk tam ponad setka, tam 110 walk chyba jest stoczonych. No ostatnio wicemistrz Polski Seniorów i mistrz Polski Młodzieżowy. Jakie plany na 2013 rok? Kiedy przechodzisz na zawodowstwo? Mistrzostwa Polski Seniorów teraz będą w marcu, w maju może Mistrzostwa Europy. I jakbym pojechał do Mistrzostwa Europy, dopiero może to będziemy tam myśleć dalej. No właśnie, wróćmy do Mistrzostw Polski. Kiedy one są? W marcu? W marcu, 19 marca. W marcu. Kiedy zaczynasz przygotowania? Z kim będziesz się przygotowywał i gdzie? Już się przygotowujemy się teraz. No, to jest dobrze, że są te sparingi właśnie teraz jeszcze z Gołotą. Też już się zaczynam przygotowywać. 31 Grand Prix Polski w Elblągu chyba. No i następne Grand Prix, no i Mistrzostwa Polski. Do wszystkich ogólnie walk, turniejów przygotowujesz się tutaj w Radomskiej Broni? Czy macie jakieś na przykład wyjazdy, jakieś zgrupowania, gdzieś wyjeżdżacie? Przygotowujemy się tutaj, ale będziemy jeździć chyba teraz na sparingi jeszcze do tam Andrzeja Dmitruga, będę tam spalował z Cenkiem. No z tymi wszystkimi chłopakami będziemy się tam też przygotowywać. Jakim ogólnie jest trenerem Adam Jabłoński? Dobrze, jest dobrym szkoleniowcem, ostrym, raczej takim łagodnym, jak przygotowuje? Myślę, że jest dobrym szkoleniowcem. Dobrze, zawodników przygotowuje. Mistrzostwa Europy, to mówiłeś w maju? W maju. Coś więcej na ten temat byś powiedział? Jeszcze nic nie wiadomo, no zobaczymy jak. Kiedy planujesz przejść na zawodowcy? To będzie 2013, 2014? Nie wiadomo, jeszcze zobaczymy. Czyli nic konkretnego nie możesz powiedzieć? Tak. Michał, dzięki serdeczne za wywiad, wszystkiego dobrego i powodzenia w nadchodzących walkach. No, chciałem jeszcze podziękować firmie, która pomogła nam finansowo, firmie Windom. I dziękuję za pomoc i pozdrawiam wszystkich.